Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony z firmy Mavkar, a dzisiaj mam do sprzedania Nissana Qashqai drugiej generacji, czyli J11 z 2006 roku, z bardzo fajnym silnikiem, 1.6 turbo benzyna, jest to 169 koni. Powiem Wam, że to jest dość rzadko spotykany silnik, większość osób brało tego 1.2, no co według mnie jest troszeczkę za słabym silnikiem do tego samochodu, bo naprawdę Qashqai między generacjami bardzo urósł. Tamten mam też Qashqai, a teraz akurat na placu tej pierwszej generacji jest dużo mniejszy. Naprawdę nawet nie ma porównania. A tamte silniki potrafiły mieć chyba tylko 120 koni. No i nie oszukujmy się, sami widzicie jaki jest wielkości samochód. Przydałoby mi się takie jak tutaj 1.6. Z tym 1.6 fajnie jeździ, silnik ma dobre opinie. I też mało pali. I chyba to był jeden z największych silników oferowanych na Europę, bo jeszcze była dwulitrówka, ale oczywiście na jakieś inne rynki, nie nasze, tam gdzie jest inna emisja spalin. Są jeszcze diesle 1.5, 1.6, ale nie oszukujmy się, raz ze znakiem czasu, czyli z tymi młodszymi samochodami ludzie chcą bardziej benzynę. A co o tym Qashqai? Mamy 185 tysięcy przebiegów. Auto jest 100% bezwypadkowe i w oryginalnym lakierze. Oczywiście zaraz zrobię pomiar, to sobie też zobaczycie co i jak. No i też ma bardzo fajne wyposażenie. W tym samochodzie naprawdę możecie się poczuć, że macie auto, że tak powiem, tej nowszej generacji, a nie po prostu tylko młodszy rocznik, bo też wiele tych Qashqaiów możecie kupić z silnikiem, z wyposażeniem podstawowym, nawet takim jak ręczna klima. A tutaj zaczynając od świateł, są to światła LEDowe, fajne, bardzo dobrze świecą w nocy. Przede wszystkim ma on też rozpoznawanie znaków, kamerę 3D, więc kamera z przednim zderzaku, w bocznych lusterkach, nie wiem czy widzicie takie wypustki, to jest właśnie to. No i też oczywiście z tyłu przy okazji czujniki parkowania. No i takie ostrzeganie, asystent pasa ruchu, ostrzeganie też o jakiejś możliwej kolizji na drugim pasie, gdy czegoś nie widzimy. No i przy okazji teraz już widać, że też ma dodatkowo hak. Koła są to 19, fajny wzór, ale powiem Wam, że te wnęki w tym Qashqai są tak wielkie, że praktycznie nawet ciężko dla niektórych rozpoznać, że jest to 19. No przy okazji mamy oczywiście też przyciemniane szyby fabrycznie, no i srebrne wstawki, co naprawdę nadaje temu samochodowi takiego bardziej, można powiedzieć, droższego wyglądu, bardziej ekskluzywnego. Może się naprawdę to auto podobać. Szczerze mi się zawsze te Qashqaie podobały, zwłaszcza ten pierwszy polift już był bardzo ładny. A co do stanu technicznego, opony macie z 2021 roku, uniwersalne Wertsteina z ładnym bieżnikiem, tarcze przód, tył świeżutkie i ogólnie olej też jest świeży. Więc na tą chwilę myślę, że po zakupie nie trzeba będzie w niego inwestować większych pieniędzy. A, no i zapomniałem Wam dograć bagażnika, już go Wam pokazuję. Bagażnik w Qashqaie dwupoziomowy. Tu mamy takie dwie przegródki. A pod tym mamy jeszcze miejsce na zestaw naprawczy, proszę bardzo. To sobie zamknijmy. A, no i zapomniałem wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, czyli takim czymś jak dostęp bezkluczykowy i składane lusterka. Proszę bardzo, tu sobie naciskamy, auto się zamyka. Lustra się składają, proszę, jest zamknięty, drugi raz wsiadamy i już możemy jechać.
No to dograjmy sobie wnętrze pojazdu. Spójrzcie na mój fotel, bardzo ładnie utrzymana skóra i przy okazji jest taka dziurkowana, więc mocno na nim się na pewno nie spocicie. Jest to dużo lepsze rozwiązanie niż taka typowa pełna skóra, która jest dość ciepła w lato. No i zapomniałem jeszcze dodać, że fotel mamy elektryczny, góra-dół, proszę bardzo, bok też możemy sobie przesunąć, nie wiem czy widzicie. No i też fajnie zrobili, już się postarali, ten fotel naprawdę idzie bardzo szybko do góry, nie jak kiedyś w innych autach, że trzeba było czekać i czekać, żeby ten fotel się podniósł. Boczek standard, czyli modne piano black, srebrna klamka, no i oczywiście tutaj cztery przyciski od szyb już są lepiej wykonane niż w tych starszych Qashqaiach. Przycisk od regulacji lusterek, nic szczególnego, tutaj zmiana siły podświetlenia, nawet pokazuje to taki nam piktogram fajny. Tutaj wyłączanie trzymania pasa ruchu, ESP i oczywiście start-stopu obowiązkowego. Przejdźmy sobie teraz do licznika. Licznik ogólnie standard, nic tutaj nadzwyczajnego, ale za to jest fajny, duży środkowy wyświetlacz kolorowy. I widzicie też sobie przebieg, nie ma żadnych błędów. U góry macie taki znaczek, który Wam pokazuje mniej więcej jaka jest prędkość, odczytuje znaki, koło tam koło godziny, jak dobrze widzicie. No i tutaj czy macie włączenie właśnie włączone lane assist, bo tutaj jak widzicie driving aids, czyli takie pomoce przy jeździe, czyli lane assist, martwy punkt, który tutaj Wam też ostrzega, tutaj taka diodka, o proszę bardzo. No i jeszcze jakieś tam awaryjne hamowanie. No i mi się wydaje, że tutaj jeszcze ten taki środkowy między tym, to jest taka pomoc, że po prostu Wam mryga, gdy do kogoś się zbliżacie na tempomacie. Proszę bardzo, dalej kierownica. Kierownica bardzo ładnie utrzymana, zero zużycia, skórkowa. Ogólnie fajnie się prezentuje, takie serduszko. Ładny tutaj designer wymyślił jej kształt. Oczywiście tutaj też sterowanie komputerem. Możemy cofnąć, zobaczycie sobie to. Proszę bardzo, tak to wygląda. Ustawienia, prędkość, spalanie, no i tutaj miejsce, pozycja, w którym się kierujecie. Nawet wiecie, że możecie zmienić kolor tego samochodu na środku, tutaj na swój, jaki macie. Sterowanie tempomatem, radiem, odbieranie połączeń, nic szczególnego. No i tu jeszcze oczywiście automatyczne światła, automatyczne wycieraczki, czyli czujnik deszczu, przycisk od start-stopu. Dalej Wam pokażę deska. Deska fajnie zaprojektowana, da nawiewy takie dosyć skromne, małe, ale wiadomo, leci z nich też powietrze. Jest to taki minimalistyczny design, mi się podoba. Fajnie ten piano black przechodzi dalej z tej nawigacji, po prostu w te boczki. Ładnie to wygląda, od razu widzicie drugi fotel, też fajnie utrzymany, nie ma zadarć na skórze. Przejdźmy sobie do lusterka wstecznego, jest z fotochromem, no i od razu widzicie tą dużą taką, jak ja to mówię, bułeczkę z tym kamerą, z czujnikami, ze wszystkim. Przechodzimy sobie do nawigacji. Nawigacja, duży ekran, czytelny. Oczywiście też jest sterowanie muzyką. No i tu macie włącznik kamery. Z lewej cofania, a z drugiej, jeżeli dobrze widzicie, tutaj układ kostki na parkingu. Kamera 3D, o której wcześniej wspominałem. Klimatyzacja, automat, dwustrefowa, czyli wszystko to, co musi być. Tutaj kolejne schowki. Elektryczny ręcznik, który sam puszcza, to też jest ważne. No i tutaj mieszek, skrzynia sześciobiegowa. To też fajnie, bo jest wykończone skórą. Mieszek też niezużyty. No i tu macie wokół tego takie pomarańczowe oświetlenie ambient. Dwa miejsca na kubki, kolejny schowek, podgrzewane fotele obowiązkowe według mnie do skóry. No i oczywiście schowek też wielki, pojemny z AUX-em i z kolejnym gniazdkiem na zapalniczkę i USB-kiem. No i tu macie drugi jeszcze możliwość czegoś schowania. Tył, proszę bardzo. Tak się prezentuje ISOFIX, z tyłu podłokietnik dość szeroki. No i chyba co? Wnętrze opowiedziałem Wam całe, pokazałem wszystko. Powiem Wam te rzeczy, które jeszcze warto wspomnieć o serwisie. Serwis autoryzowany miał do 91, a później już jakieś serwisy niezależne. I to wszystko o aucie. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę z góry, subskrypcję. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie w komentarzu lub w mailu. Odwiedźcie sobie moje media społecznościowe, takie jak Mafkar Auta i Facebooka. Jak szukacie innych aut, wbijcie na mafkarotomoto.pl i pamiętajcie, że u mnie każde auto zapłacone, więc nie płacicie 2% w skarbówce. Przy okazji możecie gwarancję dokupić do roku czasu. No i jeżeli nie macie tego auta dostarczyć w rozsądnych pieniądzach, wrzucę go na lawetę, dowiozę lub ewentualnie też mogę go zarejestrować, sprzedać go Wam zarejestrowanym. I tyle. Pozdrawiam, cześć!